Dzień dobry. Witam w kolejnym już i pierwszym tej wiosny seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. I w trakcie naszych cyklicznych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium najbliższych spotkań i dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś będziemy rozmawiać o spacerowaniu, a właściwie bardziej precyzyjnie o spacerowaniu i wykorzystywaniu technologii. Doktor Natalia Juchniewicz pokaże, w jaki sposób technologie mobilne i cyfrowe zmieniają nasze wędrówki po miastach. A więc jak zwiedzamy dziś miasta? Czy potrafimy, chcemy jeszcze wałęsać się ulicami, odkrywając nieznane dotąd miejsca? A może wręcz przeciwnie, nie wyobrażamy sobie już spacerowania bez komórki w dłoni. Na ten problem badawczy spojrzymy dzięki naszym dzisiejszym gościom z kilku perspektyw: filozoficznej, socjologicznej, kulturoznawczej oraz ekonomicznej. Nasza dzisiejsza prelegentka to dr Natalia Juchniewicz, która pełni funkcję kierowniczki Pracowni Filozofii, Techniki i Komunikacji. Jest filozofką i socjolożką, która bada przemiany technologiczne i zorientowana jest w swojej pracy naukowej na badania jakościowe. Badanie Natalii i dzisiejszą prezentację komentować będą dr Kuba Piwowar, socjolog i kulturoznawca, który specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach technologii, nowych mediach oraz badaniach rynku. Doktoryzował się z zagadnienia wykluczenia algorytmicznego na SWPS-ie, gdzie pracuje badawczo i naukowo. Od 2008 roku jest również związany z firmą Google. I Jan Zygmuntowski, który spojrzy na nasz badawczy problem z perspektywy ekonomisty i przedsiębiorcy społecznego, który jest zainteresowany głównie ekonomią polityczną i zarządzaniem technologiami. Jan Zygmuntowski to współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy Coop Tech Hub. Jest wykładowcą i doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego i doradza wielu instytucjom publicznym, samorządowym i społecznym oraz Unii Europejskiej. Witamy też wszystkich, którzy zdecydowali się dzisiaj spędzić z nami popołudnie, czyli gości naszego seminarium, i zachęcamy do zadawania pytań w Q&A-u. Ja te pytania będę zbierać i zadawać naszym gościom, a póki co nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć już prezentację, do czego Ciebie, Natalia, bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Już udostępniam mój ekran, tak żebyśmy mogli jak najszybciej przejść do prezentacji. Dobrze, mam nadzieję, że już Państwo wszystko widzicie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o planerowaniu, w zasadzie zadać pytanie o to, czy planerowanie się skończyło w związku z coraz większą obecnością technologii cyfrowych i mobilnych w naszych codziennych praktykach. To, w jaki sposób zainteresowałam się tym tematem, muszę przyznać, że jest trochę takim zbiegiem okoliczności, gdyż kiedy realizowałam mój doktorat z socjologii, to jest doktorat, który ukończyłam w 2018 roku, więc całkiem niedawno, to jednym z pytań, które zadawałam moim uczestnikom, było pytanie o to, dlaczego w ogóle decydują się na korzystanie z technologii mobilnych, takich jak smartfony. No i zaskakująco często dostawałam odpowiedzi, bo mi zależało na GPS-ie, bo mi zależy na nawigacji, bo mi zależy na tym, żeby móc się jakby lokalizować w otoczeniu.
I tu podałam Państwu kilka takich właśnie wyrywków z wywiadów, które przeprowadzałam, gdzie no właśnie wskazywano na istotną rolę lokalizowania i to w taki sposób, powiedziałabym, dosyć dwuznaczny, bo z jednej strony to są niewinne GPS-y, ale z drugiej strony to jest na przykład śledzenie członków rodziny przez aplikacje, które lokalizują dokładnie ich sposób przemieszczania się i spędzania czasu, bądź no takie być może oczywiste sposoby korzystania z technologii cyfrowych, jak sprawdzanie chociażby, gdzie znajduje się najbliższa apteka, no ale ku jakby zaskoczeniu użytkowników okazuje się, że no to, co nam sugeruje aplikacja czy nawigacja, to apteka oddalona 55 minut piechotą w sytuacji, w której de facto stoimy pod apteką, tylko taką, która się nie znajduje akurat na mapach Google'a. No, nie mówiąc o tym, że kwestie związane z technologią, mobilnością, spacerowaniem, no niewątpliwie również uważność, że tak powiem, na ten temat wzmocniła też pandemia, więc myślę, że to też był taki szczególny moment, kiedy trochę zaczęliśmy się sobie przypominać o pewnych praktykach, które być może wykonywaliśmy, ale które, że tak powiem, nieurefleksyjniane były przez nas w pełni, no właśnie dlatego, że zostaliśmy w pewnym sensie na prawie 2 lata odcięci od takiej klasycznej mobilności. Figurą, do której chciałabym się dzisiaj odwołać, jest figura Flanera. Figura, która jakby wydawałoby się, że jest taką klasyczną figurą spacerowicza. Spacerowicza po mieście, który odkrywa miasto jako pewne zjawisko, jako pewien fenomen, jako coś zaskakującego. Ta figura została de facto w pewnym sensie zdiagnozowana, wprowadzona w poezji Baudelaire'a, badana przez Waltera Benjamina w Pasażach. I Flaner był postacią, która przede wszystkim przypisana była do XIX-wiecznego Paryża, a więc celem jakby flanerowania było zwiedzanie tych wąskich uliczek Paryża i jakby obserwowanie tego, co się dzieje za najbliższym rogiem, tego, co się dzieje w różnych zaskakujących nowych formach urbanistycznych, które wraz z nowoczesnym, zmodernizowanym miastem się wyłaniały. Flaner to jest, tak jak wspomniałam, ten, który jakby podróżuje, wędruje bez celu, trochę w pełnym takim otwarciu i zaskoczeniu odkrywa miasto. I tutaj właśnie chociażby cytat z pasaży Benjamina bardzo ładnie opisuje, że każdy krok takiego marszu potężnieje, ponęty sklepów, knajpek, uśmiechniętych kobiet, coraz bardziej sławno, za to coraz silniejszy staje się magnetyzm. Najbliższego rogu, odległej kupy liści, nazwy jakiejś ulicy. No jestem bardzo ciekawa, czy Państwo też tak przeżywacie kupę liści, którą zobaczycie jakby w swoim otoczeniu w mieście. Ale widzimy tutaj taką fascynację miastem jako krajobrazem, jako otoczeniem, jako czymś, co ma charakter zaskakujący. I jednocześnie jest to bardzo ciekawa figura, dlatego że flaner to jest ktoś, kto nie wyróżnia się z tego tłumu. To jest ktoś tak naprawdę trochę przyczajony, ukryty, kto jakby nadaje pewien bardzo subiektywny sposób poruszania się, nadaje bardzo właśnie taki zindywidualizowany sposób postrzegania miasta, co no, powoduje, że sam de facto no, jest takim po prostu człowiekiem z tłumu. Flaner jako spacerowicz stał się także figurą takiego nowoczesnego kontestatora w obszarze miejskim, no dlatego, że właśnie jego bycie ukrytym, takim zanurzonym w po prostu spacerowaniu bez celu, wskazywało no chociażby na to, że to była pewna demonstracja przeciwko podziałowi pracy, był porównywany właśnie do krążącego po społecznej puszczy wilkołaka, kogoś, kto po prostu jest być może leniwy, nie pracuje, ma czas wolny. No, ale co ciekawe, zwłaszcza w kontekście badania technologii, do czego za moment przejdę,
Flaner jest figurą, w której widzimy to odcięcie się od czasu i przestrzeni, określania swojej trasy i relacji z odwiedzanymi miejscami, dobrami materialnymi itd. Odcinanie się tym samym od pewnej narzuconej narracji, sposobu poruszania się po mieście i tworzenie własnej. I oczywiście pojawia się pytanie, czym w takim razie miałoby być flanerowanie w sytuacji, kiedy zaczęliśmy korzystać z mediów cyfrowych. I przypominam Państwu, że jednym ze sposobów, w jaki opisywaliśmy sposób korzystania z technologii cyfrowych, było przez bardzo długi czas surfowanie w sieci. Surfowaliśmy po różnych stronach internetowych i oczywiście było takie przekonanie, że no internet to jest taka przestrzeń, w której my jesteśmy otwarci na to, co nowe. Jesteśmy otwarci na w zasadzie cały świat, tak? Możemy wszystkich ludzi poznać, możemy wszędzie napisać, możemy zwiedzać razem z NASA kosmos. Generalnie jakby wszystko jest otwarte dla nas do zwiedzania. W związku z tym zaczęto właśnie eksplorować różne przestrzenie wirtualne od czatów i komunikatorów po Second Life. Rozwinęły się także narzędzia do geolokalizacji, nawigacji. Zaczęliśmy zwiedzać Antarktydę przez właśnie Google Earth czy Google Maps. Zaczęliśmy sprawdzać trasy przejazdów. W pewnym sensie przestrzeń się wirtualnie, cyfrowo dla nas również otworzyła. I w związku z tym no właśnie ta chęć posiadania smartfona, o której wspomniałam na początku, jest tak naprawdę często motywowana tą chęcią dostępu do nawigacji i pewnym poczuciem bezpieczeństwa związanym z możliwością szybkiej identyfikacji siebie w tej przestrzeni offline. No, problem polega jednakże na tym, że internet również ewoluuje i to, co i to, w jaki sposób korzystamy z internetu, zmieniło się, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawiły się aplikacje. I tutaj znamienne są słowa Morozowa na temat de facto śmierci cyberflaneringu, czyli tej formy spędzania czasu w internecie polegającej na swobodnym przeskakiwaniu ze strony na stronę, pewnym takim eksplorowaniu przestrzeni wirtualnej, gdyż Morozow powiedział, że popularność paradygmatu aplikacji, dzięki któremu aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne i tablety pomagają nam osiągnąć to, co chcemy, bez otwierania przeglądarki lub odwiedzania reszty internetu, sprawiła, że cyberflanery stała się mniej prawdopodobna. Nie pomaga też fakt, że tak wiele dzisiejszych aktywności w sieci kręci się wokół zakupów. Wirtualnych prezentów, wirtualnych zwierzaków, wirtualnych prezentów dla wirtualnych zwierzaków. Przechadzanie się po serwisie Groupon nie jest już tak zabawne, jak przechadzanie się po salonach gier, czy to w sieci, czy poza nią. No i ten paradygmat aplikacji doprowadził do, zdaniem Morozowa, w ogóle śmierci cyberflaneringu. No i tym samym również postawiło to pytanie, czy w ogóle jeszcze jest coś takiego jak flanerowanie. Na tym pięknym wykresie widzicie Państwo, jak badacze flanerowania w obszarze technologii no pięknie rozrysowali nam, w jaki sposób to flanerowanie od tej figury bodlerowskiej ewoluuje aż do właśnie śmierci flanera i śmierci cyberflaneringu. Tylko pojawia się w takim razie pytanie, no a co się dzieje dalej? Przecież jakby w momencie, kiedy włożymy sobie smartfona do kieszeni i wyjdziemy z nim na miasto, to jednak coś się dzieje nadal, mimo tego, że no nie jest to takie, wydaje się, swobodne flanerowanie, o jakim marzył Benjamin, czy o jakim marzył, czy marzy Morozow. Pojawia się w związku z tym konkretny problem, jeśli doszło do śmierci flanerowania i śmierci cyberflanerowania, to co się dzieje, gdy chodzimy ze smartfonem po mieście. I na to, na co chciałabym zwrócić Państwu uwagę, to jest problem taki kartograficzny. Przede wszystkim w momencie, kiedy używaliśmy tradycyjnych map, co było dawno temu i pewnie część z Państwa w ogóle może nie miała w ręku w życiu jakiejś takiej prawdziwej papierowej mapy, ale kiedyś to było, proszę Państwa, tak, że my musieliśmy odnaleźć siebie w otoczeniu, czy musieliśmy umieć nałożyć jakby miejsce, w którym się znajdujemy, na mapę, to znaczy jakby zlokalizować rzeczywiście jakieś istotne punkty, tak żeby umieć wskazać, gdzie się znajdujemy. Natomiast mapy wirtualne doprowadziły tak naprawdę do odwrócenia tej relacji. One stały się egocentryczne, to znaczy najpierw lokalizujemy siebie,
A potem jakby dopiero lokalizujemy otoczenie, zamiast zrobić ruch odwrotny, to znaczy najpierw rozpoznać otoczenie, a potem się zorientować, gdzie jesteśmy. I tym samym ta egocentryczność oczywiście no, ułatwiła nam w pewnym sensie poruszanie się, no bo ja nie muszę się już zastanawiać, gdzie rzeczywiście jestem i jakby identyfikować swojego otoczenia. Natomiast no, to sprawiło rzeczywiście, że przestaliśmy także na to otoczenie zwracać uwagę. Dlatego, że no, jeżeli nie wiem, gdzie jestem, to po prostu za chwilę Google mnie zdiagnozuje i jakby powie mi, gdzie jestem. Te zapisy w związku z tym, które tworzymy przez owe egocentryczne mapy, nie są już w takim sensie kulturowym, jakimiś śladami, tak jak Desserteaux pisał o mapach, że mapy są śladem, jakąś zapisem przeszłości, no bo ktoś musiał przejść przez te szlaki po to, żeby stworzyć ową mapę, tylko stają się aktem. Znaczy my wykonujemy pewne działanie, my odsłaniamy pewne elementy mapy, no właśnie jakby lokalizując siebie i poruszając się w określony sposób. Mapy wirtualne są w związku z tym usieciowione i performatywne. Mogą być dzielone z innymi użytkownikami smartfonów na podstawie geolokalizacyjnej identyfikacji, dostosowują się do osoby, podążają za jej ruchami i zmianami w przestrzeni. Możemy widzieć siebie na mapie, ale ta mapa również uczy się naszego rutynowego poruszania się po mieście. Te informacje mogą natomiast być udostępnione w celach marketingowych i to jakby nie jest jedyny problem, natomiast to jest jeden z istotnych problemów, to znaczy, że performatywna, usieciowiona mapa no nie jest taką mapą właśnie zindywidualizowaną i subiektywną, tylko jest mimo swojego właśnie egocentryzmu, jest de facto sposobem na znalezienie każdego z nas w przestrzeni i tak naprawdę zaadresowanie różnego typu treści, różnego typu ofert do konkretnej osoby, konkretnego użytkownika technologii. Ponadto w momencie, kiedy poruszamy się po mieście, kiedy spacerujemy, kiedy chodzimy, ale także dotyczy to w szerszym sensie transportu, to proszę zobaczyć, że nasze poruszanie się po mieście ma w większości przypadków charakter rutynowy. Znaczy są oczywiście osoby, które czasami jakby w ogóle jadą na dzielnicy, których nie znają, jadą w miejsca, które gdzieś tam są dla nich jeszcze białymi punktami na mapie, ale większość z nas porusza się rutynowo. I w momencie, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego pewne technologie stały się tak bardzo istotne dla naszego życia, to proszę zobaczyć, że istotne jest to, że one doskonale wpisały się w pewne nasze rutynowe praktyki, rutynowe działania. W ogóle mówi się o tym, że dobra technologia to jest technologia, która jest niewidoczna. Wtedy, kiedy korzystamy z niej, nie myśląc o tym, że z niej korzystamy. Wtedy, kiedy naturalnym dla nas odruchem jest, że w momencie, kiedy chcę coś sprawdzić, to no właśnie sięgam po telefon i nawet nie myślę o tym, że sięgam po rzeczywiście jakiś telefon, w którym treści są w określony sposób zdefiniowane i przefiltrowane. Kiedy staram się coś zrobić i od razu otwieram wirtualną mapę, no to jakby to staje się właśnie częścią nawyku. A nawyki, jak z kolei zwracają badacze, uwagę badacze nawyków i technologii, otępiają nas na doznania i środowisko. To znaczy one w pewnym sensie wzmocnione przez określone technologie bazujące na tych naszych bardzo nawykowych zachowaniach, de facto przyczyniają się do ignorowania bardzo wielu aspektów otoczenia, w którym się znajdujemy. No i też w pewnym sensie rutynizują to nasze zachowanie, no bo proszę zobaczyć, że no, być może mamy owszem skończoną liczbę sposobów, nie wiem, dojechania do pracy albo z jakiegoś punktu A do punktu B, czy przespacerowania się z jakiegoś punktu A do punktu B, ale ze względu na to, że otwieramy Google Maps i wybieramy najprostszą drogę, która zostanie nam podsunięta, no to można powiedzieć, że ta droga staje się rutyną. Ja jak na przykład jadę taksówką z centrum miasta do dzielnicy, w której mieszkam, to ja doskonale wiem, jaka jest droga sugerowana przez mapę wirtualną i to jest zawsze ta sama. W związku z tym, no jakby my widzimy, że tu w pewnym sensie
pojawia się takie wzmocnienie właśnie naszych nawyków, takich zachowań, które mają charakter rutynowy, a je również najłatwiej jest algorytmizować i najłatwiej jest poddać je śledzeniu. W związku z tym również wzmacniają one takie, powiedziałabym, trakujące wymiary technologii. Istotną rolą jest również to, że istotnym aspektem technologii cyfrowych jest również to, że to nasze głębokie przekonanie o tym, że mapy cyfrowe, mapy wirtualne to jest z jednej strony taka przestrzeń do eksploracji, ale z drugiej strony jest to rzeczywiście przestrzeń, która jest przecież jakoś skonstruowana, sprawia, że jakby czasami możemy trafić na takie ślepe plamki, ślepe punkty, no, które dają trochę do myślenia. Dlatego, że mamy takie przekonanie czasami, że mapy wirtualne są odzwierciedleniem rzeczywistości. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, jakby kto je tworzy, czy rzeczywiście jakby można powiedzieć, że pokrywają one jakby cały glob i czy rzeczywiście są zawsze we wszystkich okolicznościach najlepszym wskazaniem tego, jak dana przestrzeń wygląda, jak w danej przestrzeni moglibyśmy się tak wirtualnie, cyfrowo przespacerować. Dlatego, że mapy cyfrowe nie widzą wszystkiego. Oczywiście są takie punkty na mapach, które są zamazane ze względów bezpieczeństwa, takiego powiedziałabym strategicznego, czy jakieś obiekty militarne. Ale czasami zdarza się tak, że nie wiemy, dlaczego mapy są rozmazane. To jest przykład Wysp Owczych, to jest zdjęcie sprzed chyba 3 dni, które print screen, które zrobiłam, żeby jeszcze się upewnić, że rzeczywiście taka sytuacja nadal na mapach Google ma miejsce. No, połowa Wysp Owczych jest nie do obejrzenia, nie istnieje w pewnym sensie z punktu widzenia map wirtualnych. Dlaczego tak jest, nie wiadomo, ale są kraje, w których wiemy, dlaczego część obiektów jest rozmazana. Otóż dlatego, że mieszkańcy nie wyrazili zgody na to, żeby na przykład ich bloki mieszkalne, ich domy prywatne, czasami ich twarze, bądź po prostu oni jako osoby, no zostały rzeczywiście wrzucone w mapę wirtualną. To są przykłady takich krajów jak Austria czy Niemcy, gdzie w przypadku Niemiec około 20% terytorium Niemiec nie znajduje się na Google, dlatego że po prostu mieszkańcy nie wyrazili zgody na to, żeby rzeczywiście w ich okolicy taka forma trakowania przestrzeni po prostu została przeprowadzona. Oczywiście mapy wirtualne wzmacniają także to nasze z jednej strony jakieś takie poczucie łatwego lokalizowania otoczenia, ale tak jak powiedziałam na przykładzie apteki, którą możemy przegapić, jeżeli nie znajduje się ona na mapie wirtualnej, no to właśnie pojawia się to dosyć istotny problem takiego rozpoznania otoczenia, dlatego że zapominamy też o tym, że to, że coś nie istnieje w Google, nie oznacza, że nie istnieje w ogóle. To znaczy nieposiadanie na przykład przez różne firmy czy przez różnych usługodawców swojej wizytówki na mapie wirtualnej nie oznacza, że to miejsce nie istnieje. To znaczy po prostu, że nie istnieje w wirtualnej przestrzeni. Natomiast gdybyśmy włożyli odrobinę wysiłku w rozejrzenie się w swoim otoczeniu, być może nie potrzebowalibyśmy w ogóle żadnej wirtualnej mapy do tego, żeby trafić w miejsce, do którego dążymy, bądź znaleźć przestrzeń, której szukamy. Technologie cyfrowe także, w związku z tym, że no właśnie kiedy poruszamy się, kiedy wychodzimy na przykład ze smartfonem na spacer, te technologie cyfrowe są cały czas obecne. One są obecne w tym sensie, że no jakby towarzyszą nam i zapominamy także o tym, że to w jaki sposób, jakie treści na przykład nasza przeglądarka nam sugeruje, bądź jakiego typu oferty zakupowe pojawiają się na naszych telefonach, nie jest przypadkowe, dlatego że w pewnym sensie przestrzeń i nasze otoczenie jest bardzo ważnym źródłem danych,
w celach marketingowych, ale także powiedziałabym w takim szerszym sensie takich danych społecznych na nasz temat, no, z których sobie w małym stopniu chyba zdajemy sprawę. Na przykład reklamy zakupowe są informowane nie tylko przez historię przeglądania stron internetowych, ale także inne dane, które można uzyskać za pośrednictwem adresu IP użytkownika, na przykład jego kod pocztowy. I po kodzie pocztowym możemy sprawdzić medianę cen domów, liczbę głosów w wyborach dla tego kodu, a tym samym de facto stworzyć pewien profil, taki powiedziałabym społeczno-polityczny, ludzi mieszkających w danym otoczeniu czy pod niemalże konkretnym adresem, co pokazuje, że tak naprawdę to, co widzimy w przestrzeni wirtualnej, cały czas koresponduje z tym, co znajduje się w tej przestrzeni offline. Oczywiście no, już w ogóle w dzisiejszych czasach postawienie granicy między tym, co online i offline, jest dosyć problematyczne, ale tym bardziej to pokazuje, że nam się nakładają pewne przestrzenie, że tak powiem, infrastruktury technologicznej, które one sprawiają, że to nasze spacerowanie ze smartfonem po mieście jakby nie jest już takie niewinne, dlatego że rzeczywiście my trochę tracimy anonimowość, my jesteśmy w pewnym sensie cały czas w takim ruchu inwigilacji, nadzoru. No i wreszcie ten właśnie proces poruszania się nasz, który jest z jednej strony rutynowy i dla oczywiście technologii to bardzo dobrze, że on jest rutynowy, bo jesteśmy łatwiejsi w pewnym sensie do opanowania, jeżeli chodzi o to, jak się poruszamy, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy, ale no ta rutyna przyczynia się rzeczywiście do tego też, że łatwiej jest nas inwigilować, łatwiej jest nas po prostu technologicznie kontrolować. A tym samym, kiedy właśnie wychodzimy ze smartfonem na spacer, to wychodzimy z całą infrastrukturą. No i jest oczywiście ta figura bubble spaces, czyli baniek. Te bańki zrobiły dosyć dużą karierę, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, w jakich przestrzeniach informacyjnych funkcjonujemy, i oczywiście to, że każdy funkcjonuje w swojej bańce w mediach społecznościowych, to już w pewnym sensie jest taka rzecz trywialna. Ale figura bańki jest bardzo ważna, dlatego że ona dobrze opisuje, jest taką dobrą metaforą do pokazania, że w momencie, kiedy korzystamy z technologii cyfrowych, które cały czas jakby podłączone są do nawigacji, cały czas podłączone są do różnych aplikacji, które rzeczywiście jakby mielą dane na nasz temat, to my cały czas funkcjonujemy w takiej bańce. Czyli ja wychodząc do lasu, przytulając się do drzewa, jestem również w ekosystemie cyfrowym, jestem również przy otoczeniu cyfrowym, no co sprawia, że jakby ta przestrzeń smart environment, tego otoczenia, w którym de facto cały czas dzieje się coś na poziomie technologicznym, jakby jest stale obecna. Ma to oczywiście taki charakter, może mieć taki charakter negatywny, tak, czyli jak to jest, mamy zdiagnozowane, to jest takie w ogóle koniec flanerowania, to już w ogóle nie ma czegoś takiego jak flanerowanie, w którym podmiot jest niewidoczny, ukryty, niejawny, bo nawet jeżeli mi się wydaje, że mnie nikt nie widzi na ulicy, to widzi mnie dużo podmiotów i dużo instytucji właśnie przez to, że technologia cały czas jest ze mną obecna. No ale z drugiej strony można to też opisać tak bardziej pozytywnie, to znaczy powiedzieć, że to jest pewna forma active technological environment, czyli takiego uświadomienia sobie, że my cały czas jesteśmy w pewnej interakcji z tłem technologicznym, w którym się znajdujemy, i urefleksyjnienie sobie tego ma też duże znaczenie dla pewnej zmiany praktyk, pewnej zmiany zachowań, być może podniesienia pewnych problemów, z których sobie nie zdawaliśmy sprawy, ale w takim sensie pozytywnym, a nie tylko negatywnym. To, że technologie asystują nam w różnego typu miejscach, wpływa również na to, jak te miejsca postrzegamy. Po pierwsze, liczą się w dużym stopniu doświadczenia dzielone z innymi. Technologie wzmocniły w nas takie poczucie, że no jeżeli nie oznaczymy jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy, nie podzielimy się z innymi tym doświadczeniem, to trochę tak jakby to miejsce było puste, tak jakby to miejsce jakby nie miało znaczenia. Co też pokazuje, że jakby jest coraz mniej takich przestrzeni na mapie, które byśmy nazwali takimi bardzo indywidualnymi czy subiektywnymi miejscami, bo te nasze przestrzenie są rzeczywiście otagowane w pewnym sensie przez to, że dzielimy je z innymi ludźmi.
co też wzmacnia takie poczucie, że miejsca są raczej konsumowane, poddawane jakiejś formie grywalizacji i takiej dominacji paradygmatu danych, no bo miejsca muszą nam coś oferować. Jeżeli mam się znaleźć w jakimś miejscu, to ono musi w pewnym sensie wzmacniać taką chęć przemieszczenia się i tym samym to ma taki rys, powiedziałabym, roszczeniowy wobec miejsc. Znaczy miejsca mają być ciekawe, one mają mi coś dawać, one nie mogą być takimi przestrzeniami pustymi w pewnym sensie. Więc to jest taki element, powiedziałabym, grywalizacyjny. Miejsca muszą zwiększyć swoją atrakcyjność. Zobaczcie Państwo też, że pojawia się coraz więcej miejsc, które mają być interaktywne, bo jak one są takie zwyczajne, jak kiedyś, tak, my trochę nie wiemy dzisiaj, co my mamy z nimi zrobić, tak? Gdzie jest ten element rozrywki, który miejsca mają generować. Co też z kolei łączy się z tworzeniem też przez właśnie wirtualne dzielenie się miejscami z innymi ludźmi, coś, co można nazwać, co zostało nazwane network memorialization, to znaczy my tworzymy pewne kolektywne sposoby przeżywania miejsc i także upamiętniania pewnych doświadczeń, które sprawiają, że miejsca trochę zyskują inne znaczenie. To znaczy, jeżeli w jakimś miejscu się spotykamy i rzeczywiście tam tagujemy, szerujemy, widzimy, że jest jakieś miejsce, które jest bardzo popularne, są też oczywiście różne aplikacje, które nam jakby wzmacniają jeszcze to poczucie, że w jakimś miejscu należałoby być, bo ono jest z jakiegoś powodu istotne, to także wytwarzamy coś, co można byłoby nazwać taką właśnie usieciowioną formą pamiętania czy upamiętniania określonych miejsc, no także jeżeli nawet miejsce zniknęłoby w takim sensie materialnym, to zawsze pozostaje ta wirtualna, kolektywna wspólnota wokół danego miejsca, co też jest oczywiście dosyć ciekawym sposobem wkroczenia tej sfery cyfrowej i mobilnej do takich praktyk przeżywania miejsc rzeczywistych. Pojawia się też w związku z tym pytanie, czy spacerowanie w związku z tym, że my jesteśmy jakby obsadzeni w technologię, jesteśmy uzupełnieni technologią, jesteśmy mobilni, tak samo jak mobilne są nasze smartfony, no to czy rzeczywiście to poruszanie się po mieście ma taki charakter uniwersalny? Bo wydaje się, że jakby nie ma nic bardziej ludzkiego niż chodzenie. Wydaje się, że nie ma nic bardziej oczywistego i trywialnego niż fakt, że po prostu poruszamy się jako ludzie na dwóch nogach i albo czasem, prawda, o trzech w momencie, kiedy już jesteśmy staruszkami o lasce. I chodzenie wydaje się być taką najprostszą formą spędzania czasu. A okazuje się, proszę Państwa, że chodzenie jest również naznaczone genderowo, jest również czymś, co wymaga pewnego urefleksyjnienia, nie tylko dlatego, że obecne są te technologie, które pewne rzeczy nadzorują, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że jeżeli odwrócimy to pytanie i powiemy o tym, zadamy pytanie o to, czy to dobrze, że jest ta kontrola i nadzór, czy są być może podmioty, dla których ta kontrola, nadzór i ta zdolność takiego, powiedziałabym, łatwego lokalizowania siebie w otoczeniu jest pewną formą emancypacji, to możemy ulec pewnemu zaskoczeniu, dlatego że no, okazuje się, że proszę Państwa, kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej poruszają się po mieście. I dla kobiet technologie odgrywają bardzo dużą rolę. Dlaczego? Dlatego, że kobiety po pierwsze zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Rzadziej przemieszczają się nocą, w miejscach słabo oświetlonych, większą uwagę zwracają na opinie na temat danego miejsca, do którego miałyby się udać. Bardziej są również ograniczone w poruszaniu, no bo zwykle poruszają się bardziej na linii praca-dom, albo w ogóle jeżeli nie są osobami pracującymi, to w ogóle w okolicy domu i obowiązków domowych. Kobiety także częściej zwracają uwagę na to, że ulica, miejsce to są przestrzenie spotkania z innymi ludźmi, a nie tylko po prostu kanały transportowe z jednego miejsca do drugiego.
No i tym samym po pierwsze widzimy, że mobilność jednych osób to równocześnie ograniczenie mobilności innych. To nigdy nie jest tak, że jesteśmy wszyscy równo mobilni i mobilne technologie niekoniecznie oznaczają, że jakby wszyscy ludzie jesteśmy tak samo właśnie mobilni tylko dlatego, że no, mamy z sobą w miarę łatwo dostępne technologie mobilne. Ale no właśnie mobilność jednych na przykład, i to jest oczywiście klasyczny dramat dyskusji o na przykład sposobie poruszania się po mieście, tak? Czy miasto jest dla spacerowiczów, czy miasto jest dla kierowców samochodów, czy miasto jest dla w związku z tym rowerzystów, czy jest dla kobiet z wózkami. No to jest oczywiście wielka kłótnia w obszarze w ogóle transportu i rozumienia miasta, ale proszę zobaczyć, że tutaj jeżeli spojrzymy na to od strony technologii, no to fakt, że technologie no właśnie jakby pozwalają nam na takie w miarę sprawne, choć ograniczone poruszanie się, ma bardzo istotną rolę chociażby z pozycji właśnie genderowej. Kobiety się dzięki technologiom jakby w pewnym sensie wyemancypowały z tego też poczucia, że na mapach znają się tylko mężczyźni, że poruszać się po jakby dużych odległościach mogą tylko mężczyźni. I tym samym także zaczęły redefiniować miasto, pokazując jakby inne sposoby korzystania z miasta. Jak możemy w związku z tym podsumować obecność flanera, figury flanera w obszarze technologii, zwłaszcza podkreślając jakby istotność technologii cyfrowych? Po pierwsze, w najogólniejszym sensie to jest redefinicja kilku problemów. To jest redefinicja problemu prywatności i bezpieczeństwa. To jest kwestia właśnie tego, czy rzeczywiście technologie cyfrowe i mobilne, czy one wzmacniają, czy zmniejszają nasze poczucie prywatności i bezpieczeństwa, bo z pewnych poważnych powodów możemy powiedzieć, że są elementem kontroli, nadzoru jakiegoś fukotowskiego panoptykonu, no ale z drugiej strony dla pewnych podmiotów, a być może nawet dla połowy ludzkości, no to jest technologie mają taki charakter właśnie emancypujący. Po drugie jest to redefinicja problemu inwigilacji i nadzoru. Być może czasami ta obecność technologii takich kontrolujących no ma też taki charakter, powiedziałabym, normatywny. Może w pewnych okolicznościach godzimy się na kontrolę i inwigilację, jakby stawiając na trochę inne wartości. Wydaje mi się, że to jest jakby też jakby ciekawy problem, rzeczywiście z jakimi wartościami możemy mieć tutaj do czynienia. Dostępności miejsc i sposobów dotarcia do nich, dlatego że również proszę Państwa, flanerowanie XIX-wiecznego flanera doprowadziło na przykład do tego, że za czasów Napoleona III Bonaparte doszło do wielkiej przebudowy Paryża, dlatego że no właśnie ci flanerowicze, którzy siedzieli w jakichś zaułkach, w jakichś dziwnych, ciemnych kątach i patrzyli na ludzi, stali się podejrzani. I tym samym zaczęliśmy myśleć o mieście jako przestrzeni kontroli, ale też takiego przepływu, w którym to wszystko musi działać płynnie, swobodnie i właśnie mamy mieć otwarte przestrzenie. To jest niewątpliwie, jakby to wzmacnia pytanie o to, czy miejsca są właśnie dostępne i w jakim sensie, w jaki sposób możemy do nich dotrzeć. Uporządkowanie sposobów chodzenia, spotykania się na mieście, uniwersalności samego spacerowania. Już ostatnie dwa punkty. W związku z tym, że powiedzieliśmy o redefinicji pewnych problemów, tak, a więc pewnych napięć, które się wiążą ze spacerowaniem, z asystą technologii, to warto podkreślić także, że technologie pozwalają nam nadawać nowe znaczenia pewnym miejscom, odkrywać nowe przestrzenie, jakby zwracać też czasami uwagę na miejsca, na które byśmy sami nie wpadli. Tutaj może być na przykład, przykładem może być gra Pokémon Go, która aktywizowała też pewne miejsca, na które użytkownicy być może w swoim najbliższym otoczeniu w ogóle nie zwróciliby uwagi.
I to jest także sposób, nowy sposób na tworzenie praktyk społecznych, chociażby problem zapośredniczenia pewnych kolektywnych praktyk pamięci, właśnie pewnych kolektywnych sposobów spędzania czasu, które w momencie, kiedy zostają jakby przerzucone do sfery cyfrowej, to trochę zaczynają zyskiwać nowe znaczenie. Także bardzo oczywiście ogólnie, skrótowo i być może wybiórczo, ale mam nadzieję, że przynajmniej wprowadziłam Państwa do tego tematu no na tyle, żebyśmy mogli teraz rzeczywiście podjąć jakąś ciekawą dyskusję. Także już zamykam tę nieszczęsną prezentację i czekam na Państwa komentarze i uwagi. Dziękuję. Super, Natalia, bardzo dziękujemy i ja myślę, że wiele z tych osób, które nas dzisiaj oglądają, zastanowi się, czy na ten następny spacer wziąć ze sobą komórkę, czy może próbować trochę powłóczyć się po mieście bez wsparcia technologii. W tej Twojej prezentacji, w Twoim temacie łączy się bardzo dużo różnych wątków i socjologicznych, i kulturoznawczych, i ekonomicznych, i nauk o mieście. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od tej perspektywy socjologicznej i kulturoznawczej i o komentarz poproszę Kuba Piwowara. Dobrze, bardzo dziękuję Natalia za tą prezentację. Muszę przyznać, że notowałem jak szalony. I chyba mam takie trzy ogólne kategorie tych notatek. I pierwsza dotyczy tego, jak wielu kwestii poruszyłaś, które wydają mi się wskazywać na taką bardzo jedną konkretną perspektywę, znaczy perspektywę siłą rzeczy miejską. Skoro mówimy o planerze, to mówimy o perspektywie miejskiej. I gdzieś pod koniec swojego wystąpienia wspomniałaś o tym, że flaner gdzieś w uliczkach Paryża stał, nadzorował to, w jaki sposób ludzie się zachowują i tak dalej. Myślę, że to jest wciąż pewnie jakiś anegdotyczny i taki, powiedziałbym, memogenny argument, ale wciąż tego typu zjawiska dzieją się w mniejszych miejscowościach, na wsiach, gdzie osoby na przykład, nie wiem, siedzą sobie w oknach oparte, obserwują, jak bawią się dzieci. To jest coś, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, pochodzę z małego miasta, z Tarnowa, ale też jak odwiedzam Tarnów, to widzę to cały czas. Więc to flanerowanie w takiej formie, myślę, że flanerowanie, czyli podglądanie albo nadzór jakiś taki sąsiedzki cały czas funkcjonuje. To bardzo ciekawe, że poruszyłaś również wątek genderowy, bo myślę, że z samej perspektywy, samego faktu posiadania smartfona możemy wyciągnąć bardzo wiele wniosków, natomiast na temat bardzo konkretnej grupy ludzi. To naprawdę, no, w większości oczywiście Polaków i Polek, ale wciąż będą osoby, które będą, nie będą miały smartfona albo będą go używać w inny sposób niż ten, o którym opowiadałaś. I myślę sobie, czy dzisiaj rzeczywiście flaneryzm w takiej pierwotnej formie się skończył. Czy rzeczywiście nie dzieje się tak, że czasami, a może nawet zwłaszcza teraz, kiedy jest pandemia i jesteśmy być może zmęczeni technologią, ciągłym takim zapośredniczeniem przez ekrany i tak dalej, może po prostu rzucamy te wszystkie monitory, ekrany gdzieś, nie wiem, zostawiamy w domu i idziemy po prostu przed siebie, do najbliższego parku albo do parku, w którym nigdy nie byliśmy, a wiemy, że jest kilometr dalej niż park przy naszym domu, w związku z czym postanowiliśmy tam pójść. Jestem ciekaw, czy coś takiego ostatnio się dzieje. Jest to taka pierwsza grupa komentarzy, takich bardzo ogólnych. Druga rzecz dotyczy tej metaforycznej kupy liści, to był chyba z Benjamina cytat, z tego co pamiętam. Też się nad tym zastanowiłem z tej perspektywy technologicznej, bo jak mówisz na przykład o mapach Google, to odniosłem wrażenie, że można by traktować albo pomyśleć o mapach Google jako takim narzędziu totalnym, to znaczy takim narzędziu, które jakby tylko dlatego, że mamy je w smartfonie, to możemy wszystko. Wydaje mi się, że jednak nie możemy wszystkiego i podkreślę, że uważam, że to dobrze, że nie możemy wszystkiego, że nie wszystkie dane są zintegrowane jakby w jednym miejscu, że wciąż musimy sięgać na przykład do takich aplikacji jak Foursquare, żeby sobie znaleźć jakąś, nie wiem, ulubioną restaurację, albo wejść na Facebooka i zapytać się znajomych, którzy gdzieś byli, jakie miejsca polecają, więc wciąż jakby korzystamy z tego takiego crowdsourcingowego sposobu jakby doświadczania świata i doświadczania rzeczywistości, która jest na przykład dla nas nowa, ale też jakby tej rzeczywistości jakby miejskiej, którą znamy, ale która się zmienia cały czas. Myślę sobie na przykład o aplikacjach randkowych typu Tinder czy Grindr, które też mają jakby funkcję lokalizacyjną, które też pomagają jakby nie tylko, znaczy no, cyberflanerować tak naprawdę palcem po ekranie smartfona w poszukiwaniu miłości albo seksu. I trzecia rzecz, o której też wspomniałeś, to też mi przyszło do głowy, mianowicie ten boom i szał na augmented reality i Pokemony, których szukanie było oczywiście
jakimś niezrozumiałym dla mnie szałem. Ja pamiętam, że wtedy bardzo mocno w sklepach, które sprzedawały elektronikę, wzrosła sprzedaż powerbanków, dlatego że chodzenie z Pokemonami po mieście bardzo mocno drenowało baterie, więc ludzie kupowali powerbanki po to, żeby móc je ładować w trakcie chodzenia po mieście, żeby więcej Pokemonów sobie złapać. Myślę też jeszcze o mapie jako takim narzędziu, które nie jest totalne nie tylko dlatego, że nie integruje wszystkich danych, ale też dlatego, że nasze doświadczenie przestrzeni jest inne niż to takie oficjalne. Mapy pokazują tak naprawdę sklasyfikowaną, skategoryzowaną przestrzeń, pewnie jeszcze też sprawdzaną i weryfikowaną przez różne osoby, które się tym zajmują. To są drogi, to są ulice, czasami chodniki, jakieś szlaki, przejścia, ale nie zawierają w sobie informacji na przykład o jakichś skrótach, które ludzie sobie robią przez chodniki albo nie wiem, przez jakieś trawniki gdzieś pomiędzy punktem A a punktem B. Zresztą w studiach miejskich są takie rodzynki, takie świetne przykłady różnego rodzaju sposobów projektowania przestrzeni wspólnej, gdzie te chodniki są rzeczywiście jakby poddane inżynierii, ludzie się pyta, w jaki sposób mogą się poruszać i jakby według tego sposobu poruszania się te chodniki się buduje tam po to, żeby nie deptać po zieleni. I myślę sobie jeszcze o tych ślepych punktach w kontekście tego, co w ogóle z tym się działo i co może się dziać. Bo o ile jak mówisz, Morozow jakby jeszcze koniec tego cyberflanerowania, to się zastanawiam jakby, czy jest jakaś alternatywa dla tego. I przypomniała mi się taka sprawa związana z wykorzystaniem Strawy. To jest aplikacja, która służy temu, żeby się sprawdzać, jak szybko biegniemy w różnego rodzaju odcinkach. Można tam się, nie wiem, jakieś grupy, zespoły się zbierać i korzystać z tej aplikacji, albo po prostu mierzyć sobie, nie wiem, tempo, nie wiem, tętno i tak dalej. I okazało się, że chociaż niektóre takie ślepe punkty na mapie są rzeczywiście ślepe, bo to są bazy wojskowe, to jeśli jest taki ktoś, kto na przykład bardzo mocno interesuje się otwartymi danymi, albo danymi w ogóle, które są dostępne, albo udostępnione przez różne firmy, instytucje, organizacje, to może taki nie wiem, data flanerism wykonać i właśnie przy wykorzystaniu Strawy kilka lat temu odkryto lokalizację tajnych baz amerykańskich, wojskowych, dlatego że żołnierze po prostu tam sobie korzystali z tej Strawy, biegali wokół tego, a według map Google'a to było puste miejsce, gdzie nic się nie działo, więc można było spokojnie zlokalizować takie miejsca. I ostatni komentarz dotyczy czegoś, co wydaje mi się bardzo ciekawe w kontekście tego odkładania telefonu i wychodzenia w przestrzeń bez wsparcia żadnej technologii. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe i potrzebne. To znaczy myślę sobie o takim nowym zestawie kompetencji, w którym to zestawie mielibyśmy nie tylko kompetencje takiego swawolnego, prostego, zwykłego spacerowania czy po prostu chodzenia po mieście, ale takiego, w którym fakt obecności technologii nie przeszkadza jakby w odkrywaniu tego miasta na sposób, który byłby taki absolutnie wolny i przez tą technologię niezapośredniczony, czyli pewnego rodzaju wytworzenie pewnego rodzaju jakichś nowych kompetencji quasi-cyfrowych, quasi-offline'owych, które spowodowałyby, że jeśli nie widzimy jakiejś apteki na mapie Google'a, to nie znaczy, że wyłączamy rozum i wtedy nie szukamy jej wokół siebie, tylko po prostu, nie wiem, podchodzimy do pierwszej, lepszej osoby i pytamy się, czy jest tutaj w okolicy jakaś apteka. I to są super trudne kompetencje, bo być może rzeczywiście fakt takiego mocnego jakby wejścia w technologię w nasze życie spowodował, że niektóre kompetencje, nazwijmy to kompetencje miękkie, uległy jakiemuś zatarciu albo osłabieniu. To wydaje mi się, że to mógłby być ciekawy kierunek. Chyba tyle. Dziękuję. Super, wielkie dzięki. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy wątek i chyba też jeden z elementów, których nie poruszyliśmy w tej rozmowie, a który gdzieś nasuwa mi się na myśl, jak dużo czasem tracimy chodząc po mieście i mając telefon przyłożony do ucha i po prostu rozmawiając z innymi osobami, które znajdują się gdzieś w zupełnie innych miejscach. Także być może ta kompetencja taka jednoczesnego posiadania sprzętu technologicznego i niekorzystania z niego, to jest kompetencja, którą będziemy sobie musieli wypracowywać, a przynajmniej ja na pewno. Zachęcam do tego, żeby zadawać pytania na naszym Q&A. Tych pytań jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że się pojawią.
pojawią. I ja bym Cię chciała, Natalia, zapytać, czy chciałabyś się jakoś odnieść do tego komentarza, czy być może potem po prostu zbierzemy sobie wszystkie wątki w dyskusji? Znaczy, jest ich dużo, więc też pytanie oczywiście, czy jak zacznę mówić, to czy Jan Zygmuntowski będzie miał wystarczająco dużo czasu, żeby skomentować to wystąpienie, to ja może jednak będę sobie skrzętnie notować, a potem zobaczę, bo być może niektóre z uwag będą się jakoś ze sobą korespondować i po prostu uda mi się jakoś sprytnie połączyć je ze sobą. Okej, ja bardzo chętnie będę pilnować czasu, ale jeśli tak, to poproszę o komentarz Janka Zygmuntowskiego. Dzięki wielkie. Ja również uważam, że to jest super ciekawa prezentacja i tak jak mówiłem wcześniej, porusza wątki, którymi na co dzień się nie zajmuję, więc trochę spróbuję z innej strony może to ugryźć. Natomiast jest to dla mnie też w jakimś sensie osobiste doświadczenie, bo pamiętam, jak sam spacerowałem w pewnym sensie w takiej bardzo buntowniczej formie w liceum, na Forczanie, na Karaczanie, w tych miejscach, gdzie jakby anonimowość plus pewna kontrkultura, wulgaryzmy, jakby tworzenie, nie ma żadnych świętości, tak, z Janem Pawłem II na czele, największą naszą świętością, jakby to miało właśnie bardzo buntowniczy charakter, zresztą z kulminacją w buncie ACTA, który dla mnie na przykład protesty ACTA to było pierwsze wejście w świat jakby aktywności społecznej, no a dziś internet nam się przerodził w takie spacerowanie, trochę jak u tego Neela Stevensona w Snow Crashu, gdzie jest jednolita droga, i my cały czas tylko scrollujemy, jedziemy tą jedną wyznaczoną drogą, tak? Więc rzeczywiście jest ten problem, natomiast jeszcze wrócę do tego, czy rzeczywiście to jest już ostateczne, czy to jest totalne, bo tak jak Kuba, myślę, że chyba nie jest. Jeśli chodzi o historię Pokémon Go, która jest dla mnie szczególnie ciekawa, bardzo często te historie właśnie są opowiadane jako koniec prywatności, bezpieczeństwa, brak takiego sanktuarium, do którego możemy wyjść poza system. Natomiast Pokémon Go jest bardziej tak naprawdę historią niekoniecznie prywatności, ale historią gentryfikacji, to znaczy tego, jak publiczna przestrzeń miasta, tego, gdzie coś się w mieście znajduje, zamienia się nagle w źródło renty ekonomicznej, gdzie od pewnych miejsc można wymagać, żeby zapłaciły więcej za to, że będą miały lepsze Pokémony u siebie, prawda? Więc tam nie ma tego wątku, czy on może na pierwszym planie nie jest wątek wcale inwigilacji albo takiego bodźcowania instrumentalnego przez reklamy, takiego bardzo subtelnego, tylko taka zupełnie wprost wypowiedziana władza i kontrola, otwarte kształtowanie. Ty nam płacisz, więc ciebie widać i u ciebie są dobre Pokémony, a ty nie, więc znikasz, prawda? I ta prywatyzacja przestrzeni publicznej przez korporacje no ma te oba wymiary. Właśnie ma i wymiar taki miejski, zupełnie realny, to przykład chociażby Toronto, tak, gdzie spółka kontrolowana przez Google'a, Sidewalk Labs, próbowała no, omonitorować całe miasto, zmienić je w trochę w taką dystopijną rzeczywistość, dystopijną utopijną, prawda, gdzie wszystko jest zmierzone i jest efektywne, ale też przykład Polski, który mało znamy, czyli przykład Kazimierza Dolnego, który miał otrzymać w prezencie od T-Mobile masę czujników monitoringu Wi-Fi, po czym szybko się okazało, że no, tak naprawdę to będzie taka trochę miasto makieta, a jak przez 2 lata nic się nie zepsuje, to miasto musi odkupić wszystkie urządzenia. Więc jest to taka trochę sprzedaż, jak się udacie jako eksperyment, to jednak jesteście nam coś winni. No i ta prywatyzacja przestrzeni publicznej też się dzieje w świecie cyfrowym, prawda? Otwarte protokoły, HTTP, www, e-mail zmieniają się w zamknięte ekosystemy. Z tego trochę nam wynika takie spostrzeżenie, że jeśli technologie cyfrowe są infrastrukturą do komunikacji, to trzeba spytać w takim razie, jaką rolę w tej infrastrukturze odgrywają tradycyjni aktorzy, których interesuje infrastruktura, państwo, samorząd, ale też organizacje obywatelskie. Czy na przykład próbują przenosić swoje miejsca spaceru, swoje przestrzenie publiczne do sieci? Czy tworzą tam swoje własne zasady? Czyli nie tylko, czy robią sanktuarium od kontroli sieci, ale czy w samej sieci wywalczają przestrzenie, które są wolne od właśnie takiego reżimu, po prostu taylorizmu, gdzie wszystko jest mierzone i optymalizowane. I może na końcu to może wydawać się bardzo oczywiste, ale myślę, że często się pyta właśnie ekonomistów, czy takie rzeczy, które są nieoptymalne, nie są pracą, prawda? Czy włóczęgostwo jest nam do czegoś potrzebne? No może trzeba je wyeliminować. No włóczęgostwo i flanerowanie jest bardzo potrzebne, bo ono nam gwarantuje różnorodność,
której algorytmiczne takie prawo wzmacniania tego, co już jest mocne, nie jest w stanie nam zagwarantować, to o czym mówiłaś. I to samo, mam wrażenie, działo się w mieście, że miasto stawało się coraz bardziej racjonalne, prawda? Wypycha włóczęgów. W historii mieliśmy też to, że włóczęgostwo stawało się w ogóle zbrodnią, przestępstwem. Nie wolno było być włóczęgą, trzeba mieć miejsce zameldowania, prawda? I w podobny sposób chyba trochę mamy takie zwalczenie tych cyberflanerów. To też jest w jakiś sposób na krawędzi czy w szczelinach, ale trochę się przebija. Kuba wspomniał tutaj o Tinderze i zawsze wtedy przypomina mi się to, co Jemielniak i Przegalińska piszą o tym, jak Tinder jest wykorzystywany do czasami poznawania ludzi w wcale nie romantycznych celach, do zwiedzania na przykład i poznawania ludzi z zupełnie odległych krajów, jeśli się Tinderem Premium zmieni swoją lokalizację, albo na przykład do agitacji politycznej. Więc też takie flanerowanie, ono tymi szczelinami jakoś przemyka nam między systemami cyfrowymi. I właśnie nie wiem, czy tylko sanktuarium, czy tylko ucieczka z digitalu jest możliwe, jest jakby możliwą opcją flanerowania. Wydaje mi się, że to, co Kuba nazwał takim kompetencjami, tylko ja bym bardziej o tym pomyślał jako coś w rodzaju takiego bycia, tak jak w mieście, takiego bycia streetwise, znajomości ulicznej. Ci Rosjanie dzisiaj, którzy wiedzą, jak działa VPN, którzy umieją trochę bardziej się odnaleźć, no oni są w stanie właśnie znaleźć te szczeliny i dalej swobodnie wędrować, tak? Ci, którzy nie są, no będą zatrzymani przez właśnie jakieś korporacyjne czy państwowe systemy. Super, wielkie dzięki za ten komentarz. Ja mam wrażenie, że tych wątków mamy jeszcze więcej niż mieliśmy przed chwilą. Także Natalia, do których chciałabyś się odnieść? Dobrze, to ja tak. Chciałabym zwrócić uwagę, że tutaj się pojawia w obu komentarzach, pojawia się takie pytanie o to, jaką w zasadzie, czy mamy jakąś opcję na flanerowanie, które no właśnie dalej byłoby formą kontrkultury, dalej byłoby formą stawiania oporu w pewnym sensie tej infrastrukturze technologicznej, która jest skonstruowana. I to zarówno w takiej skali mikro, jak i makro. Mikro mam na myśli to, co mówił Kuba Piwowar, że no możemy sobie właśnie tak podglądać innych z pozycji, prawda, mniejszych przestrzeni, które nie są tak w ogóle, które nie łączą się, taki, powiedziałabym, w taki prosty sposób z tymi przestrzeniami przepływów, no bo tutaj powiedziałabym, że cała infrastruktura technologiczna i taka inwigilacja miejska, te smart environments, rzeczywiście rozwijają się przede wszystkim w przestrzeniach przepływów, zarówno transportowego, jak i powiedziałabym takiej przestrzeni namnożenia nie miejsc, tak? Mamy bardzo dużo, miasto jest definiowane de facto przez takie przestrzenie półprywatne, półpubliczne, gdzie no jakby mamy się przemieszczać i tam rzeczywiście w tych niemiejscach typu lotniska, dworce, przystanki autobusowe, szpitale, tam rzeczywiście jakby ta infrastruktura technologiczna odgrywa istotną rolę dla definiowania tego, co my możemy robić, czego nam nie wolno. I można powiedzieć, że zamieniliśmy trochę przez technologię całe miasto w takie jedno wielkie niemiejsce. Natomiast w tych mniejszych przestrzeniach, takich jak małe miasta czy wsie, rzeczywiście nadal mamy takie przywiązanie, powiedziałabym, do miejsca w takim sensie antropologicznym, tak? Znaczy miejsce dalej jest ważne, bo tam są jakieś spotkania, bo tam rzeczywiście trafiamy na innych ludzi, bo znamy tych ludzi, tak? Bo ja nie potrzebuję jakby sprawdzać na Google, gdzie jest apteka, bo jest, nie wiem, są trzy na jednej ulicy i koniec, jakby tutaj niczego nie trzeba więcej szukać, tak? Więc to jest oczywiście takie uświadomienie sobie, że i to też pojawiało się w wypowiedzi Janka, że no właśnie ta gentryfikacja, to, że miasto jest to duże miasto, jest taką przestrzenią przepływu, ale także kontroli, nadzoru i co więcej, my tego kontroli i nadzoru w pewnym sensie oczekujemy. My chcemy, żeby miasto było zdefiniowane w swoich funkcjach. My chcemy wiedzieć, że w danym miejscu uzyskamy konkretne
rezultaty czy konkretną możliwość realizacji określonych naszych celów, tak? Więc jakby przemieszczamy się bardzo celowo po dużych miastach. No, nie mówiąc o tym, że duże miasta utrudniają to planerowanie również ze względów właśnie takich infrastrukturalnych, tak? To znaczy, no, nie możemy sobie chodzić po prostu po ulicy, tak? No, są zdefiniowane przestrzenie, po których możemy chodzić. Są przestrzenie, w których po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podporządkować się pewnej infrastrukturze. Więc to jest niewątpliwie dosyć ciekawe, wydaje mi się, zjawisko, że nakładają nam się tutaj różne poziomy myślenia o infrastrukturze technologicznej, bo to oczywiście ja się skupiłam przede wszystkim na tych kwestiach cyfrowych, ale fajne jest to, że wybrzmiewa w tej naszej dyskusji, że technologie to też jest taka infrastruktura codzienna, przystanki, to są ławki, to są, prawda, różne obiekty, schody, to są takie, powiedziałabym, technologie w skali mikro, ale które rzeczywiście jakby asystują nam w realizowaniu różnych celów w momencie, kiedy przemieszczamy się po mieście, a które jakby traktujemy już właśnie bardzo nawykowo, znaczy no po prostu są gdzieś jakieś przystanki, są gdzieś jakieś bankomaty, są gdzieś jakieś, prawda, obiekty, które realizują nasze cele i trochę się nad tym nie zastanawiamy, jaka jest rzeczywiście ich taka, powiedziałabym, społeczna, polityczna czasami czy kulturowa funkcja. I fakt, że na te przestrzenie przepływów, w sensie takim jak Manuel Castells by powiedział, tak, te przestrzenie przepływów nakłada nam się technologia wirtualna, no powoduje, że rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że to jest proste przeniesienie tej kartografii, takiego, powiedziałabym, przepływu miejskiego na poziom wirtualny. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że pomysłowość ludzka nie zna granic i to bardzo dobrze. To jest ta różnorodność, o której mówił Janek, ale też to, na co zwraca uwagę Kuba. Mianowicie to, że czasami my wykorzystujemy technologię w sposób, który nie był do nich przeznaczony. To jest ta pomysłowość, ten sposób korzystania z technologii, który rzeczywiście otwiera przed nami pewne nowe perspektywy, bo wspomniany Tinder czy Foursquare to są aplikacje, które na przykład pomagają migrantom, żeby odnaleźć osoby ze swojego kraju w zupełnie nowej przestrzeni. Tak, to jakby czasami są bardzo konkretne cele, dla których my rzeczywiście flanerujemy w tej przestrzeni cyfrowej, ale ona ma skończyć się spotkaniem rzeczywiście z drugim człowiekiem czy zrealizowaniem jakiegoś konkretnego celu, ale przy asyście innej osoby, w rzeczywistości takiej offline. I tym samym tu się oczywiście rzeczywiście to jakby wykorzystanie technologii do innych celów niż były jej przeznaczone jest taką formą, powiedziałabym, pewnie właśnie kontrkultury być może. No nie jest może taka punkowa i taka bardzo rewolucyjna, ale jednak odsłania przed nami to, że czym innym jest zaprojektowanie pewnego oczekiwanego sposobu korzystania z technologii, a czym innym jest to, jak rzeczywiście użytkownicy z owych technologii korzystają. To jest niewątpliwie taka przestrzeń, w której bardzo dużo ciekawego się dzieje i to wymaga osobnego badania. Mówiliście sporo na temat tej przestrzeni Pokémon Go i generalnie grywalizacji, takiego, powiedziałabym, zwrócenia uwagi na to, że tutaj te, powiedziałabym, takie z jednej strony wzmacnianie takiej potrzeby rozrywki i korzystania z miejsca w jakiś taki atrakcyjny sposób, jakby sprzężone jest to jednocześnie z, powiedziałabym, takim zarabianiem na tej naszej aktywności, takim właśnie uważnianiem bardzo celowo wybranych miejsc. No jest niewątpliwie rzeczą ważną, ale też pamiętajmy i w pewnym sensie może nawet tak ekonomicznie kluczową. Natomiast pamiętajmy też, że tego typu formy spędzania czasu w przestrzeni augmented reality pozwoliły też ludziom na zrozumienie i doświadczenie miejsc albo im bardzo bliskich, o których sobie nie zdawali sprawy, albo na które nie zwracali nigdy uwagi. Albo wręcz no, pozwalało w pewnym sensie
przenieść też pewien sposób postrzegania otoczenia w taki, powiedziałabym, wymiar wirtualny, a tutaj tak trochę błądzę, ale chodzi mi o to, że augmented reality, które w takim wielką, na taką wielką skalę ujawniła nam Pokémon Go, pozwoliła także ujawnić się różnym aplikacjom, na przykład do tego, żeby pokazywać nam miejsca, jak one wyglądały w przeszłości, albo cofać nas w pewnym sensie do takiego doświadczania miejsc jako pewnej, nakładania się pewnych warstw historycznie na siebie. No i są też aplikacje do tego, które także oparte na augmented reality, które pozwalają nam na przykład zwiedzać miejsca, pokazując nam, jak one wyglądały kiedyś. No i akurat rozmawiamy w Warszawie, podejrzewam, większość z nas tutaj siedzących przed ekranem znajduje się mimo wszystko w Warszawie. I Warszawa jest takim miejscem, w którym de facto wyobrażenie sobie, jak ona wyglądała przed wojną, jest szalenie trudne, a technologie typu augmented reality pozwalają nam w pewnym sensie sięgnąć do obrazu przestrzeni, obrazu miejsca, no właśnie z zupełnie innego momentu historycznego. I to są takie też sposoby, powiedziałabym, naszego odkrywania przed nami nowego sposobu spacerowania, nowego sposobu jakby doświadczania otoczenia, bo czasami ta nakładka cyfrowa potrafi otworzyć przed nami w pewnym sensie zupełnie nowy sposób myślenia o miejscu, w którym się znajdujemy. Natalia, będę musiała ci troszeczkę wejść w słowo, ponieważ mam pełnię tutaj taką rolę osoby pilnującej czasu i tego czasu mamy coraz mniej, a pojawiają się pytania na naszym Q&A i ja też mam jedno takie, które chciałabym zadać, a mianowicie to jest pytanie związane ze sposobami badania tego typu zjawisk socjologicznych, kulturoznawczych, ponieważ naszym odbiorcą, naszymi gośćmi są osoby, które szukają pomysłów na prace magisterskie, licencjackie, czasem nawet w ramach doktoratu. Ja bym chciała zapytać Kubę Piwowaro o to, jakich metodologii badawczych, jakie metodologie badawcze wybierać, kiedy chcemy się właśnie przyjrzeć takim tematom, które są na styku kulturoznawstwa, socjologii, być może nauk o mieście i gdzie szukać danych, gdzie szukać takich przestrzeni inspiracji i metodologicznych, i tematycznych. Jeśli szukamy tak zwanych twardych danych, czy po prostu danych ilościowych, to ja myślę, że można by było poszukać na pewno w otwartym dostępie zbiorów, które mogłyby tego dotyczyć. Sporo danych pojawiało się przez ostatnie 2 lata wokół pandemii, tego, w jaki sposób ludzie się przemieszczali i korzystali z różnych przestrzeni, ze sklepów, z parków i tak dalej. Jest taki projekt Google'a, który by pokazywał na podstawie danych z telefonów z Androidem, w jaki sposób w różnych krajach można było obserwować spadki lub wzrosty zainteresowania różnymi przestrzeniami. To chyba, zdaje się, jest też zaadresowanie częściowo pierwszego pytania z czatu. Natomiast jeśli chodzi o metodologię, to myślę, że tutaj absolutnie tylko wyobraźnia może nas ograniczać, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób postawimy sobie pytanie. Mnie osobiście bardzo zainteresowało po dzisiejszym spotkaniu tak naprawdę 2 rzeczy. Pierwsza rzecz dotyczy tego, czy w ogóle taka osoba jak Flaner, albo osoba podobna, o podobnych, nie wiem, nawykach, o podobnych zachowaniach w ogóle funkcjonuje i w jaki sposób ta osoba korzysta lub nie korzysta z technologii, jaka jest relacja tych osób z technologiami, czy w ogóle to jest zjawisko, które rzeczywiście zanikło, czy być może jest ono cały czas z nami, tylko po prostu jest jakby niezbadane. A druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jakby dotyczy tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologię jakby w innych celach niż ten, dla których ta technologia została stworzona, nie wiem, pokazana światu. Bo tutaj jest jakby taka przestrzeń dla jakiegoś takiego, dla poszukiwania tak naprawdę jakichś alternatyw dla tej wizji przyszłości, która jakby jest właśnie albo turbo zinwigilizowana, albo kompletnie pozbawiona jakiegokolwiek zapośredniczenia technologią. Myślę, że w tym miejscu można by było
znaleźć jakąś taką przestrzeń właśnie na to, żeby jakby zaproponować ludziom sposoby wykorzystywania technologii, które są trochę brakuje mi słów, ale bo nie chcę powiedzieć, że bezpieczne, ale chcę powiedzieć, że bezpieczniejsze może niż to, w jaki sposób wykorzystujemy je dzisiaj, w jaki sposób my jesteśmy wykorzystywani przez technologię dzisiaj. Więc to bardzo ogólne pytanie, bardzo ogólna odpowiedź, ale myślę, że to bardzo zależy od tego, w jaki sposób postawimy sobie to pytanie. Jeśli mogę w takim razie do tego pytania metodologicznego, to tylko chciałam zwrócić uwagę, że flanerowanie jest na przykład w obszarze etnologii i antropologii kulturowej uznawane też za metodę badawczą. My możemy tak naprawdę po prostu chodzić z naszymi badanymi i jakby poprosić ich o to, żeby nas przeprowadzili przez miasto, tak jak na przykład jakieś ważne miejsca dla nich, bądź oczywiście, żeby nam pokazali, jak wygląda ich taki, nie wiem, niedzielny spacer, jeżeli takie spacery praktykują. I rzeczywiście zobaczyć, co się wtedy dzieje, tak? To znaczy zobaczyć, czy rzeczywiście sposób, w jaki ci ludzie korzystają z danego miejsca, przemieszczają się przez tę przestrzeń miejską, jak on wygląda i w których też momentach rzeczywiście ta technologia asystuje, bo może jest tak, że mają swoje ulubione knajpki niektórzy i zawsze do nich chodzą, a może kompletnie nie mają żadnego pomysłu. Znaczy, no, badania wskazują na to, że zmieniły nam się sposoby, że tak powiem, poruszania po mieście, dlatego że, tak jak wspomniałam, nasze spotkania są trochę bardziej takie, powiedziałabym, punktowe, funkcjonalne i też nie planujemy za dużo z góry, więc no, powiedziałabym, że to flanerowanie połączone z technologią może być dać bardzo ciekawe rezultaty, bo może być takim miksem z jednej strony takich przestrzeni, które znamy, czujemy się w nich bezpiecznie, ale mimo wszystko zerkniemy do telefonu, żeby zobaczyć, co się na tym mieście dzieje, albo która restauracja jest otwarta. Więc no, to flanerowanie można też potraktować jako metodę badawczą, więc to jest na pewno coś najciekawszego, co można z flanerowaniem pewnie metodologicznie zrobić. Janek, ja chciałam jeszcze zapytać Ciebie w tym kontekście tematów badawczych, które warto podjąć w obszarze właśnie spacerowania, zwiedzania miasta, wałęsania się po jego ulicach, na które Ty tematy zwróciłbyś uwagę? Być może na przykład ten styk prywatności, chęci odcięcia się od jakichkolwiek technologii, to tutaj Natalia o tym wspomniała, że to w Niemczech, w Austrii jest bardzo silne. Być może to jest taki temat, na który warto zwrócić uwagę i jakbyś Ty go, jak to się mówi w języku naukowym, ugryzł. Dzięki. W sumie nie wiem, znaczy mnie interesuje prywatność za bardzo. Pogodziłem się w pewnym sensie i jakby mam wrażenie, że to jest zagadnienie super ciekawe dla prawników, może osób od kulturoznawstwa, ja go nie do końca rozumiem, więc o prywatności za dużo nie powiem, ale wydało mi się super ciekawa jedna rzecz, która tutaj wyszła w dyskusji, chyba Natalia ją zwerbalizowała tak w pełni, to znaczy, że są te miejsca, takie nisze w sieci, które nie są w tych głównych przepływach, na głównych platformach, w głównych ciągach tak jakby komunikacyjnych i to jest też ciekawe właśnie być może dlatego, że pracuję teraz dużo z samorządami, ale właśnie w takich małych lokalnościach jakby jak się manifestuje tam ta technologia, czy tam są jakieś sąsiedzkie grupy, czy tam są inne alternatywne technologie, czy ludzie siedzą w, no nie wiem, jak w austriackim na przykład Grazie, gdzie jest tak naprawdę osobna platforma dla mieszkańców, która nie jest Facebookiem, która ma służyć wręcz do tego, że tu rozmawiamy o sprawach lokalnych. Podobnie Barcelona ma przecież Decidium, który jest fajnie rozwinięty i w ogóle chyba Gdańsk też będzie kupował Decidium i u siebie go wdrażał. Więc takie wytwarzanie się tych właśnie nowych przestrzeni publicznych albo jakichś takich kontestowanych przestrzeni, to mi się wydaje bardzo ciekawe, jak one powstają i po co, prawda? Widzieliśmy w trakcie COVID-a, jak powstała choćby grupa na Facebooku Widzialna Ręka, która no, tutaj gra oczywiście na tej grze, prawda, że niewidzialna ręka nie istnieje, więc nasza jest widzialna ręka, taka samopomocowa, no i to najpierw w COVID-zie się wydarzyło i ta widzialna ręka działała, a później ona powróciła znowu teraz podczas wojny w Ukrainie i tylko tutaj jest na przykład taką przestrzenią wykrojoną na Facebooku, tak, w jakimś celu, ale takich przestrzeni może być więcej, których my nie widzimy i które być może już nie mają takiego kontestacyjnego charakteru jak 4chan czy Karachan,
ale są takie, że dla jakichś małych społeczności służą. I te małe społeczności tam siedzą, żyją sobie i wychodzą do tych dużych przepływów tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. Przez to my ich nie widzimy w ogóle. Więc może są takie sanktuaria i te sanktuaria nie polegają na wyrzucaniu telefonu, kiedy idziemy na spacer, ale to są sanktuaria w samej przestrzeni tego internetowego oceanu w pewnym sensie. Natalia, ja widzę, że kiwasz głową, jakbyś chciała coś dodać do tego wątku. Nie, bardzo mi się po prostu podoba cały ten pomysł Janka na to, żeby rzeczywiście spróbować poszukać tego, co jest dalej zapośredniczone technologicznie, ale co jest zdefiniowane oddolnie. Bo niewątpliwie problem dosyć duży z tym paradygmatem aplikacji, na które zwraca uwagę Morozow, jest taki, że to my się dostosowujemy do tej aplikacji, tak? To znaczy my się też przyzwyczailiśmy oczekiwać właśnie pewnego specyficznego sposobu korzystania z aplikacji na wzór tych, które już znamy, tak? My chcemy po prostu, żeby właśnie ten wspomniany wcześniej scrolling bądź jakieś inne funkcjonalności były takie, jakie już po prostu znamy i po prostu jakby jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia na łatwiznę w pewnym sensie z tym, jak z technologii korzystamy. No ale niewątpliwie istotne są tu kwestie pokoleniowe. My jesteśmy w specyficznym gronie, rozmawiamy o tych technologiach, więc część z nas jeszcze wie, co to jest planerowanie, część w ogóle nie ma pojęcia, co to jest, kto to jest. Część z nas jeszcze pamięta swój numer na GG, więc... Tak, wiesz, część z nas jeszcze była kiedyś na GG, a część wie, co są kanały IRC-a, a inni w ogóle nie wiedzą, co się tutaj dzieje, kiedy zaczynamy wchodzić na taki poziom rozmowy. No więc też podejrzewam, że tym, co na co warto zwracać uwagę, bo Kuba pytał o te kompetencje takie cyfrowe, polegające na odcinaniu się w pewnym sensie od pewnych właśnie zdefiniowanych przestrzeni, zdefiniowanych przez aplikacje, no to jest pytanie, czy, że tak powiem, przyszłe pokolenia rzeczywiście zaczną kontestować ten sposób korzystania z aplikacji, który być może my w naszym wieku musieliśmy się nauczyć, a oni się z tym już urodzili, ale pytanie, czy będą szukać jakichś alternatywnych sposobów korzystania z technologii. Nie jestem dużą optymistką w tym, jeżeli patrzeć, w jaki sposób po prostu przeskakują z jednej aplikacji na drugą i w pewnym sensie jakby wpisują się w pewne modele marketingowe, które są, ale no mimo wszystko nadal nie można oczywiście tutaj jakby zakładać, że tych przestrzeni kontestacji nie będzie. No może musimy na nie poczekać. Natomiast to, co proponuje Janek, jest niewątpliwie bardzo ciekawym sposobem pytania o w ogóle przestrzeń, tak? To znaczy, kto ma prawo ją definiować? Czy rzeczywiście ci giganci technologiczni, którzy z tymi technologiami przychodzą, czy mieszkańcy, którzy po prostu jako silne społeczeństwo obywatelskie decydują się na przyjęcie pewnych technologii i rozwiązań, albo nie? Może proponują jakieś alternatywy. I to pytanie do Kuby Piwowara, czy takie, jak to nazwałaś, Natalia, przestrzenie kontestacji się pojawią? Pytanie do mnie teraz, tak? No tak, no. Wszystko zależy oczywiście od tego, w jaki sposób będziemy z tej, jakby z tej technologii albo korzystać, albo nie korzystać. Też nawiązując, bo śledzę dyskusję na czacie, nawiązując do jednego z pytań, które jest bardzo ciekawe, czy można w jakikolwiek sposób spowodować, że miasto będzie odcyfryzowane i tak jak odcyfryzowuje się na przykład nasze twarze, które są poddawane inwigilacji w monitoringach miejskich, to było głośne, zresztą jest głośne podczas protestów w Hongkongu. To jest bardzo trudne pytanie i to wszystko też zależy od tego, jaka będzie nasza pomysłowość na to, żeby niektóre przestrzenie odcyfrowywać. W sensie, prawdę mówiąc, nie wiem, czy byłbym zwolennikiem, nie, na pewno nie jestem zwolennikiem jakby takiego kompletnego odcyfryzowywania jakby naszej rzeczywistości wokół nas, dlatego że dzięki tej cyfryzacji jednak pewne rzeczy zyskaliśmy, jednak jesteśmy w pewnym sensie beneficjentami tego, w jaki sposób te technologie jakby powstały, w jaki sposób one są wykorzystywane. Natomiast być może są aspekty naszego życia, naszej codzienności, które powinny być digital free i pewnie warto byłoby ten temat jeszcze eksplorować.
Super, bardzo Ci dziękujemy. Już powoli zbliżamy się do końca naszego seminarium. Ja Wam chciałam bardzo, bardzo podziękować i za udział, i za komentarze, i za to szczególnie Natalii tutaj, za wybór tego tematu, bo wydaje mi się, że zarówno i sam temat, jak i jego ujęcie daje nam bardzo, bardzo szeroką perspektywę badawczą i jest takim punktem wyjścia do wielu, wielu wątków, które w swojej pracy badawczej osoby, które nas słuchają, oglądają lub będą nas potem oglądać na stronie, będą mogły podjąć. Także bardzo jeszcze raz Wam dziękuję i dziękuję też naszym gościom, którzy oglądali nas, zadawali pytania i śledzili naszą dyskusję, a wszystkim życzę dobranoc. Dziękuję bardzo w takim razie za zaproszenie. Do widzenia.